Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA 13 Chciałem już mówić kariera. Ultimate Team! Dawno już nie było Ultimate Team, a oto nasz skład z Ligi Rosyjskiej. Jak się prezentują kondycyjnie? No bardzo słabo. A czy mam jakieś karty kondycji? Chyba nie za bardzo, ja nie używam kart kondycji. No to Eto. Eto będzie trzeba zmienić. Eto za... Emenike? Oczywiście, że Emenike! Jak lepiej będzie wyglądać zgranie tu? Chociaż nie, raczej Dumbia tutaj będzie miał lepsze zgranie. Pojawiło się kilku nowych zawodników. Nie pamiętam teraz już których, ponieważ to było dosyć dawno temu i kupywałem. Znaczy jednego trafiłem w paczce, Emenike, nie. Dumbie chyba trafiłem w paczce. Dumbia, nie wiem jak się go wymawia. Ale... Jednego trafiłem w patcha, a drugiego kupywałem na telefonie, więc po prostu nie miałem jak tego nagrać. Więc dobra. Oto nasz składzik z Ligi Rosyjskiej. Tym muszę kupić jeszcze kartę formacji. I dobra. Więc zagramy sobie mecz pucharowy. Tym składem będziemy grać turnieje. Mam nadzieję, że wytrzymają. Co to jest? Promowany European Shield. A, Borussia Dortmund, Real Madrid. To nie dla nas. Gramy złoty puchar. I liczę na dojście gdzieś daleko. A, dalej. Skład nie jest jakoś bardzo wymęczony. Jeszcze przeżyją. Będę musiał im potem jakieś załatwić karty kondycji lub zmienników. Po prostu ściągnąć. Wyszukujemy naszego przeciwnika. Nie będę was tym chyba zanudzał. Albo i tak. Dobra, będę was zanudzał wyszukiwaniem przeciwnika. Bo miałem wrzucić pauzę w nagrywaniu, ale po co? Przecież... Możecie w sumie popatrzeć, jak ja sobie tutaj wyszukuję przeciwnika. I gadam przy okazji głupoty jakieś. Tylko, że tego przeciwnika coś tak znaleźć nie mogę. Da, to jednak widzimy się, jak znajdę przeciwnika. Dobra, przeciwnik nadal nie został znaleziony, a szukam go już od jakichś 10 minut. I ogólnie zauważyłem, że w meczach pucharowych trudniej jest znaleźć przeciwnika niż w meczach ligowych. Więc, no nie wiem, jeśli zaraz się przeciwnik nie znajdzie, po prostu chyba zagramy mecz ligowy. No, tylko że... Nie wiem, czy mecz ligowy grać z tym składem rosyjskim, ponieważ... Moim zdaniem skład z BBWA spisuje się znacznie lepiej. Więc boję się po prostu przegranej w lidze i spadku do niższej ligi. Ale dobra, to tylko gra, no cóż, więc... Spróbujemy wyszukać przeciwnika w lidze. Bo te puchary jednak się nie sprawdzają, a poza tym jest dosyć wczesna godzina, więc... Na pewno mniej ludzi teraz gra. Więc dobra, jedziemy. Skład rosyjski w lidze pierwszej Ultimate Team i szukamy przeciwnika. Ale czy tutaj też nie znajdziemy przeciwnika? Serio? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Jest! Jest przeciwnik! Logo Manchesteru City, stroje. Tamte były Juventusu, a te nie wiem czyje są. I skład z Barclays Premier League. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Po prostu BPL. Na bramce Czech, David Luiz, Kompany chyba to był Kompany tam. Na obronie, więcej nie zdążymy zawodników zauważyć. Fernando Torres, Aguero, Hazard, Mata. Dobra, i gramy. Witzel. Podanie do Cristito. Cristito, już zjebałeś. No dobra, sorry, Cristito jest zmęczony. Tak w ogóle. O kurde. Brońcie go, wychodź, kurde. 1-0, Walcott w drugiej minucie. Ja pierdzielę. Ale mnie pojechali. Teraz ja też spróbuję szybką akcję. Mam szybkich zawodników? Dajesz, kurde, fuck. Ale zjebał przeskok nad piłką, masakra. No cóż, to jest liga pierwsza. A jakimś tam wybitnym graczem nie jestem. Piękny blok, świetnie. A mój bramkarzu, którego nazwiska wypowiedzieć nie potrafię. Dumbia. Kurde, Dumbia jest wolny. Chyba. No, nie.
Nie bawię się tak. Musimy to wygrać, albo zremisować chociaż. Nie chcę zaliczyć kolejnej przegranej Ligą Rosyjską. Chociaż ostatnio pokonałem drużynę tygodnia tą drużyną, tym zespołem. Dobrze, do Dambi. Dambia teraz pięknie. Ja pierdzielę, zablokowali moje podanie. Kurde, miałem mówić, że będziecie dosyć chyba kiepsko widzieć, ale to ja kiepsko widzę, ponieważ słońce mi świeci w monitor. A wam, wy niestety... Czemu niestety? Wy właśnie dobrze, że słońca nie widzicie. Słońce się nie nagrywa. Uj, komentatora nie wyłączyłem. A dobra, potem go wyrzucę. Mam nadzieję przy montażu. Emenike! Emenike! W ostatniej chwili mnie prześcignęli. Kurde. Dobra. Emenike! Strzał z daleka! Ale słaby, z lewej nogi. Dobra, ale to dopiero... Kurde. Szybko, gońcie ich! To dopiero 13 minuta! Ja... Kurde. Fernando Torres. 2 do 0. Emenike! Emenike szybki, dobry i w ogóle. Dajesz Emenike! 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 David Luiz! Kurde, Emenike, znowu zrąbałeś podobną sytuację. Znowu! Fak, wszystkich mija. I jak przychodzi do minięcia ostatniego obrońcy, to on po prostu robi tak, że przeskakuje na tą piłką, no i sobie ją zatrzymuje piętką, no i po prostu nie wychodzi mu to. Dobra, goń go, Hubo Kan. Nie, nie tak, nie tak, dobrze, dobrze. Nie tak, nie tak! Wychodź, bramkarz, dobrze. Nie, 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 dobrze. Dobrze, Cristito. Witzel. Nie, nie tutaj, chociaż może dobiegnie Emenike. Nie dobiegł, no niestety. Czech. Richards na prawej obronie. Z Manchesteru City, jeśli nie mylę, jest Richards. Ajajaj, nie, 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 nie. Tak, nie bawimy się w ten sposób. Witzel! Witzel, Dambia! Dambia, jest szansa, Dambia! Nie! Ale zjebałem! Z daleka! Dogonisz tą piłkę, dajesz! Honda! Honda, dośrodkowanie! Nie! Zjebałem, mogłem strzelać finezyjnym. Ale dobrze, dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dobiegnie ktoś jeszcze? Nie. Niech to. Gonisz ich. Czorluka. Ja pierdolę, 3-0. Dobra. Nieważne, nie poddajemy się. Z gorszych opresji już wychodziłem czasem. Dajesz, nie zrąb tego w ten sposób znowu, Emenike. Kurde, jak nie tak, to tak. Zawsze zjebiesz przy ostatnim obrońcy, no cóż. Bardzo jednostronny mecz, zamknij się, głupi komentatorze, dobra! Gramy, 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 gramy! Dobra, bardzo się... Dobra. Za dużo nerwów, okej. Ogarn. Aj! Okej, dobrze. Dobrze, dobrze, Emenike, Emenike! Emenike. Pięknie, Emenike! Emenike, blisko pola karnego. Co? Jak oni się nazywają? Ja nie mogę. Ale dobra. No, 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 no. Znowu ten Nie umiem rosyjskiego, no niestety. Dobra. Hubokan. Ale dobra. Chyba nasza piłka jest. Dokładnie. Kinew. Dobrze. Dobrze. Teraz pięknie. Teraz jeszcze bym się cieszył, jakby Emenike tutaj gdzieś się wysunął. Dobrze, niedobrze, kurde. Ajaj, no niestety, Honda za bardzo w środek wziął, no i napastnicy nie wiedzieli, do kogo jest ta piłka. No i cóż. Tak to wyszło. Jest 3 do 0. Masakra, ale dostajemy w dupę. Po prostu, to jest rzeź. Ale dobra, Emenike. Emenike honorową. Dajesz, Emenike, ruletka, pięknie, Emenike. Emenike na szybkość. Emenike jest na szczęście bardzo szybki, więc... Kurde. Nasza czy ich? Nasza, dobra. Cristi to będzie dośrodkowywał z lewej nogi. Odchodząca piłka. Jest! Piękna bramka, Hubokan! Aż sobie obejrzę powtórkę. Jak nigdy tego nie robię, muszę to obejrzeć. Patrzcie. Tutaj piękne dośrodkowanie. No i to. To są chyba nożyce, czy coś w tym stylu.
Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę. Jest, mamy 3-1. Wracamy do gry. Ta strzela tylko bramkę kontaktową, remisową i wyjść na prowadzenie. Nic trudnego, oczywiście. Bo co w tym trudnego? No powiedzcie mi. Strzelić tylko jakieś 4 bramki. Nie, dobrze, 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 teraz... Nie, fuck. Na piętkę trafiłem. Na piętkę przeciwnika, oczywiście. Ale piękna bramka z rzutu rożnego, jestem z niej zadowolony. Mi się podobała. Nie wiem, jak ja, chociaż oczywiście inni strzelali ładniejsze bramki. Kurde, Juan Mata! Mata! Kurde, a ja chyba mam Matę gdzieś w moim klubie. No niestety, potrafi. Luis, David Luis. Ja pierdolę, na linii zatrzymałem tą piłkę dopiero. Niech to, 4-1, dobra. Coś chyba przegramy, ale... Chciałbym jakoś w drugiej połowie powalczyć jeszcze. Bo jeszcze nie wszystko jest stracone. Honda! Honda! Kurde, co to miało być? W ogóle co ja próbowałem osiągnąć takim czymś? A, sam nawet nie wiem. Dobra, nieważne. To już ostatnia akcja w tym meczu będzie. Dajesz, gonisz go! I jeszcze jedna bramka. Zauważyłem, że mam dość słabą obronę tutaj w lidze rosyjskiej. Ale dobra, bramka przynajmniej obronił to. Ale mają rzut rożny, mają rzut rożny. Mam nadzieję, że mi nie strzelą rzutu rożnego. Fuck, fuck, dobrze, zajebiście bramkarz, zajebiście. Ale teraz już będzie koniec meczu. Tak, dokładnie. Znaczy nie koniec meczu, tylko koniec połowy. Dobra. I dajcie mi chwilę, ponieważ muszę się napić. I okej. Możemy grać dalej. Fernando Torres. Już tam... Kurde. Nie lubię tego Torresa, bo mi strzela sporo bramek. Chociaż ja też mam Torresa. W moim zespole. W moim zespole z Hiszpanii. Aj. To nie tak miało być. No niestety. Chciałem taką szybką akcję zagrać, no ale niestety przeliczyłem się trochę. Co teraz? Co teraz? Czy Hazard dojdzie? Ciorluka, dajesz, gonisz go, Ciorluka. Nie. Fuck, 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 fuck. 5-1. Aguero. Sergio Aguero. Sergio Aguero, czy... Nie, to nie był Sergio Aguero, to był... Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nie, Kun Aguero. Nie, to był S Aguero, czyli Sergio Aguero. A jest jeszcze Kun Aguero. Nie wiem, który jest który, kurde. Nie wiem, dobra, nieważne. Możecie mnie poprawić, ponieważ nie znam się na tych Aguero wszystkich. Albo to jest ten sam? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Sirkov. Fuck. 5-1, ale dostajemy w dupę, masakra po prostu. Ale koleś dobrze gra. Albo po prostu mi się tak gra, bo gram na okienku. Też możliwe. Ale nie, dobra, nie będę zwalał winy na okienku, po prostu nie umiem grać. I skład jest chyba troszeczkę zmęczony. Ponieważ trochę nim grałem, jak się bawiłem. A zwłaszcza Eto używałem w różnych innych moich składach. Ale Eto tu nie ma przecież. Eto zmieniłem za Emenike. Chociaż nie wiem, czy jakby był Eto, to może lepiej by było. Chociaż Emenike jest dobry. Najlepszy napad moim zdaniem tutaj byłoby ustawić właśnie Eto i Emenike. Kurde. Dajesz, podaj mu. Dobrze, Honda. Honda. Dałbia jest trochę wolny. No właśnie, dlatego tu byłby lepszy Eto. Albo chyba mam jeszcze jakiś napastników. Wagner Love ma... jest jeszcze w moim zespole gdzieś. Nie tak. No dobrze, dobrze. Nie, dobrze, 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 dobrze. Zirkow. Zirkow. Zirkow się chyba mówi. Juan Mata w 61 minucie. Jak to wpadło? Masakra. Dąbia. Teraz Dąbia zaczyna. Czy Dąbia dobiegnie w ogóle tutaj, gdzie dobiegał Emenike? Daj... Kurde, dobrze. Witzel! Ale zjebałeś, Witzel. Kurde, dojdę pod bramkę i nie potrafię dobrze strzelić, no cóż. Jeszcze słońce mi w monitorze świeci. Tak, zwalam winę na słońce. Przez słońce przegrałem ten mecz po prostu. No cóż, drugi odcinek z Ultimate Team składu z Ligi Rosyjskiej i przegrywamy ten drugi mecz. Emenike, Emenike, Emenike!
Emenike, nie! Daumbia, kurde, Daumbia! Czemu od razu tego nie kopłeś, jak klikałem? Jesteś chujem, Daumbia. Fuck, Kryścito, dośrodkowanie. Powtórka? Nie, fuck. Myślałem, że będzie taka powtórka w bramki z rzutu różnego, ale było blisko, się rzucił na szupaka tylko. Kurde, szybki atak ma. A moja obrona nie wyrabia, ciągnij go na tą koszulkę. Dobrze. To wpadło? Jak? Pokażcie mi to. Czemu? Czemu mi się przewinęła powtórka, jak ja tego nie przewijałem? Dajesz, Dąbia. Dąbia. Dobrze, mijasz ich, mijasz. Tutaj jest za szybki dla ciebie, Dąbia. Kurde, i przecięli ostatnie podanie. 7-1. Moja największa przegrana w historii FIFA. Serio, serio. Nigdy więcej nie przegrałem. Moja największa przegrana do tej pory to było 6 coś. Nigdy więcej bramek mi nie strzelili niż 6. Online oczywiście. Komputer mi strzelił 20 coś. Bo grałem sobie kiedyś na legendarny, tak dosyć dawno. Ustawiłem maksymalną długość meczu, połowa 20 minut chyba była. I po prostu wyszło na to, że tam do pierwszej połowy dostałem 20 do zera, no i sobie dałem spokój w końcu. A tak to na online nigdy nie przegrałem więcej niż 6. Do iluś tam, nie wiem, zawsze tam strzelałem jakieś bramki. I to jeszcze na początkach, tam w sezony grałem na początku, to i tak maksymalnie przegrałem chyba 6-0. 6-0, 6-0, chociaż nie wiem, tutaj jest 7-1, też 6-bramkowa różnica, więc podobnie. Kurde, ale mi tu chodzi o to, że po prostu tak dziwnie mi się gra. Spróbujemy sobie w następnym odcinku innym składem zagrać. Zobaczymy, czy to jest jednak wina tego, że gram na okienku, czy jednak wina składu. Gonisz, gonisz. Emenike, Emenike. Dajesz, Emenike, 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 jesteś szybki. Dąbia, ale zjebałeś przyjęcie, ja pierdolę. Nie podobasz mi się, Dąbia. Kurde. No nie, no jeszcze fał, super. Dajcie im rzut wolny, niech strzelą jeszcze z tego rzutu wolnego, nie? No po co? Po co ja mam strzelić jeszcze jedną bramkę? No, nie wiem. Rzut karny jeszcze, zajebiście. No, ale rzut karny jestem w stanie obronić, dosyć często się je bronię. I pięknie. Zirkow teraz, kurde. Już myślałem, że strzeli. 84 minuta, 7 do 1. Masakra. Mówiliście mi, że ten, żebym nie robił Rosji. No ale cóż, zrobiłem Rosję. I jest co jest. No ale cóż, nie będę zwalał na skład, po prostu przeciwnik jest mocny, nie umiem grać. Ech, ja chciałem mecz turniejowy. Mecz turniejowy lepiej bym mi poszedł na pewno. Niż po prostu taki mecz. Ligowy. Zirkow! Gonisz! Zirkow dajesz! Zirkow! Dąbia! 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 Dąbia strzela i nie ma bramki, kurde! Znowu bramkarz, jeszcze super! Ech. Zakończmy ten mecz, proszę. Czemu podałeś to piętką? Nie klikałem nic. I z główki wybił chyba. Ajajaj, masakra. Dobrze, Emenike, Emenike. Zrób to, Emenike. Emenike! Pięknie, dajesz Emenike. Zdobądź tą drugą bramkę dla naszego zespołu. Kurde. Jeszcze w ostatnim filmie dogonił... Nie wiem kto. Nie wiem, Richards chyba. Nie, Richards... Dobra, to była jego prawa obrona, czyli Richards nie dogonił. Richards jest szybki. I to jest koniec meczu w tym momencie. I przegrywamy 7 do 1. I jestem wkurzony. No cóż. Tutaj Aguero, zawodnikiem meczu. Ech, 437 monet, dalej. Ojej. No niestety. Niestety.
No co mogę powiedzieć? Pozostawiam to bez komentarza. Jeszcze zrobię na chwilę pauzę w nagrywaniu, zobaczę coś. No, sprawdzałem ile zajmuje nagranie, ale to już raczej wystarczający rozmiar jest, więc więcej już nie będę grał meczy. No cóż, chciałem zagrać Złoty Puchar, no ale niestety nie wyszło. No cóż, co ja mogę powiedzieć? To była rzeź. Ech, się przełączę na mój skład z BBWA, którym mi się gra najlepiej. Ech, wszyscy dobrze są. A jak właśnie, jeszcze zobaczę jak tam są wrasi z kondychą stoją. Kiepsko. Ojej. Ojej, Wellitona jeszcze mam. Sporo napastników mam cię. Kurde, sporo napastników mam cię. No, sporo napastników mam, patrzcie. Tutaj jest Emenike, Dambia, Wagner Love, Wellington, Eto. Martins to jest BWA. A tutaj jest Caicedo, tylko trzeba mu kupić kartę formacji. No i ile mam tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. U sześciu napastników mam. Trochę za dużo. I dobra, to było na tyle. Do zobaczenia. Kurde, nie utwórz nowy skład. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.